Próbowaliście krakersa bez soli? Albo groszku? Mężczyzna się krzywi. Sól jest niezbędna do konserwacji, przygotowania i przyprawiania jedzenia. Kucharze przy pracy. Nie można bez niej prowadzić restauracji. Sól jest na wyciągnięcie ręki, jednak niektórzy badacze twierdzą, że szkodzi zdrowiu. Kobieta w laboratorium. Lekarz mierzy ciśnienie pacjentowi. Jemy jej o wiele za dużo. Inni są odmiennego zdania. Brak dowodów na korzyści z ograniczenia soli. Nie wiemy, dlaczego nadmiar soli jest szkodliwy. Drobiny soli w locie. Sód jest ważnym pierwiastkiem i potrzebujemy go w pewnych ilościach. Sól na kukurydzy i na dłoni. Dziewczyna je chipsy. Musimy mieć więcej dowodów. Zgadza się. Dlatego zweryfikujemy mity i przyjrzymy się nowym odkryciom. Napis? Co z tą solą? Dłoń sypie sól. Szczypta soli składa się z tysięcy ziaren. Równie wiele przesądów, tradycji i teorii wiąże się z solą we wszystkich kulturach świata. Spróbujemy ustalić, co z tego jest prawdą. Na ciemnym tle spadają ziarenka soli. Kolejny obraz. Muzycy przed budynkiem unoszą dęte instrumenty. Stratford w kanadyjskiej prowincji Ontario słynie z festiwalu teatralnego, a także ze szkoły kucharzy. Za 3 godziny mistrzowie patelni rozpoczną swoje przedstawienie. Kucharze przy pracy. Szefowa? 5 razy w tygodniu przyjmujemy gości. Codziennie jest nowe menu, a studenci zmieniają swoje funkcje. Szefowa kuchni Randy Radner uczy teorii i nadzoruje przygotowanie dań. Cebulki na blasze. Randy obserwuje pracę kucharki. Jedną z cech dobrego kucharza jest umiejętne wyważenie przypraw, z których najważniejsza to sól. W dzisiejszym menu jest ryba namoczona w roztworze soli i cukru, natarte solą nogi królika oraz gnocchi blanszowane w osolonej wodzie. Kluseczki w plastikowych pojemnikach. Jeden z kucharzy? Nieustannie mówimy słuchaczom o odpowiednim przyprawianiu żywności, nie za dużo i nie za mało. Mike jest mężem Randy i starszym instruktorem w szkole kucharzy. Mike z długą, siwą brodą. Przyprawy należy dodawać w trakcie przygotowania. Nie można tego zostawić na sam koniec. Kursanci zwykle przyprawiają zbyt mało, ale to nie problem. Łatwiej jest dodać niż zabrać z powrotem. Woda do blanszowania warzyw powinna mieć smak oceanu. Prosimy słuchaczy, by solili i próbowali. Kiedy uznają, że smak jest odpowiedni, mogą zawołać mnie albo któregoś z instruktorów. Trudno się dziwić, że czerpiemy sól całymi garściami. Zużywamy jej więcej, niż się może wydawać. Randy dorzuca sól do garnka. Inna kucharka obiera warzywa. Dzisiejsze menu opracowała wizytująca szkołę szefowa kuchni z Montrealu, Melanie Blouin. To współczesna wersja tradycyjnego francuskiego bistro z bogactwem kolorów i smaków oraz odpowiednio słona. Byliśmy ciekawi, jak wiele soli potrzeba do przygotowania wszystkich dań. Przed rozpoczęciem pracy Mike i Randy zważyli wszystkie pojemniki. Pod koniec dnia zrobią to ponownie i porównamy wynik. Napis 2000 gramów. Pojemniki z solą. Myślę, że dla 50 gości potrzeba kilkuset gramów. Wbrew pozorom nie są to wielkie ilości. Inaczej twierdzą dietetycy. Dłonie kucharki sypią sól na kawałki wędliny. Problem w tym, że ich zalecenia regularnie się zmieniają. Regały w markecie. Głos z OFU. Margaryna jest lepsza. Masło jest lepsze. Cholesterol zabija. Tłuszcz leczy otyłość. Rysunek solniczki. Sól często pojawia się w poradach żywieniowych. Od niej zaczyna się bestsellerowa książka Cukier, sól, tłuszcz. Biuletyn informacyjny organizacji Nutrition Action twierdzi, że sól należy do najbardziej niebezpiecznych produktów spożywczych. Rządy prowadzą kampanie zachęcające do ograniczenia jej konsumpcji. Jednak przez wieki sól odgrywała ważną rolę w życiu ludzi. Od przemysłu przez zastosowania domowe po szkolne laboratoria. Eksperymenty z solą. Sól to skała. Bryły soli suną na taśmie. Jedyna substancja nieorganiczna, którą konsumujemy z własnej woli. Dlaczego? Brunetka spaceruje z psem.
Chelsea Cross jest licencjonowaną dietetyczką z Guelph w prowincji Ontario. Pełna nazwa soli to chlorek sodu, zatem składa się z dwóch pierwiastków. Potrzebujemy ich obu, ale znacznie ważniejszy jest sód, który pełni wiele ważnych funkcji. Odpowiada za utrzymanie płynów, pracę serca, układu nerwowego i mięśni, a także ciśnienie krwi. Wszystkie te zadania potrzebują energii. Sól jest elektrolitem, czyli minerałem, którego roztwór wodny przenosi ładunki elektryczne. Gdy sól i potas rozpuszczają się we krwi, w całym organizmie generowany jest prąd. Komórki działają jak miliony baterii utrzymujących bicie serca i zasilających mózg, mięśnie oraz system nerwowy. Animacja. Wnętrze ciała, bije serce, w mózgu migają iskierki, pracuje mięsień. Kolejny obraz. Ktoś szykuje burgera. Zjedzona sól dostaje się do układu krwionośnego. Ciało dąży do utrzymania określonego poziomu zasolenia krwi, co pomaga w utrzymaniu odpowiedniej równowagi płynów i zapewnia dobre nawodnienie. Gdybyśmy w ogóle nie mieli soli, cała woda wychodziłaby z moczem. Rysunek, półnaga postać. Idealna proporcja soli w organizmie to 0,5% masy ciała. Osoba ważąca 70 kg powinna mieć we krwi 62 łyżeczki soli. Sól jest nieustannie filtrowana przez nerki, by nie dopuścić do gromadzenia toksyn. Nadmiar sodu, wody i innych substancji zbiera się w pęcherzu moczowym jako uryna, a potem zostaje wydalony. Animacja. Metalowy zbiornik moczu. Pod nim rura z zaworem. Najwyraźniej sól jest nam potrzebna. Dlaczego więc ma tak złą reputację? Przecież do niedawna była prawdziwym królem. Kształt korony usypany z soli. Telewizor. Jej historia jest tak stara jak życie na Ziemi. Sól odgrywała ważną rolę w dziejach człowieka. Decydowała o losach imperiów. To białe złoto. Kryształ soli. Flaga. W Stanach Zjednoczonych jej upadek rozpoczął się w 1977 roku. W raporcie na temat żywienia stwierdzono, że tłuszcz, cukier i sól stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zgodnie z nowymi zaleceniami należało ograniczyć spożycie soli do 3 gramów dziennie, to około pół łyżeczki. Dowodów dostarczyły dwa badania. Laboratorium. Autorem pierwszego był naukowiec Louis Dahl, który podwyższał ciśnienie krwi u szczurów, podając im duże dawki soli. Odpowiednik pół kilograma dziennie dla człowieka. Człowiek przy stole. Trzyma sztućce. Na talerzu worek soli. Drugi raport nosił nazwę Intersalt. Było to rozległe badanie zestawiające spożycie soli i ciśnienie krwi u 52 grup ludzi w 32 krajach. 48 grup nie wykazało żadnego związku między solą a ciśnieniem krwi. Pozostałe 4 pochodziły z izolowanych społeczności. Między innymi z Janomami, rdzennego ludu z Amazonii, w którego diecie nie było soli, tłuszczów nasyconych ani alkoholu. Janomami nie cierpieli też na otyłość, nie odczuwali chronicznego stresu, a także mieli niskie ciśnienie krwi. Dzieci z plemienia trzymają oszczepy. W badaniach naukowych zwykle ignoruje się skrajne przypadki, jednak tu postąpiono inaczej. Powstał wykrzywiony obraz rzeczywistości, który pomógł wywołać panikę. Oficjalny komunikat brzmiał: sól może powodować nadmierne gromadzenie płynów w organizmie, co może zwiększać ciśnienie krwi, potencjalnie przeciążając serce i prowadząc do zawału lub ataku serca. W skrócie, sól zabija. Kruche przesłanki dla tak radykalnego stwierdzenia. Czy te argumenty wciąż się bronią? Półmrok. Spadająca sól tworzy górkę. Dr. Peter Lin. To była sensowna hipoteza. Sód zatrzymuje wodę w organizmie, przez co rośnie ciśnienie krwi. Zatem sód jest problemem. Najpopularniejsze źródło sodu to sól. Pomyślano więc, że usuwając sól, zlikwidujemy problem naciśnienia. Oczywiście tak się nie stało, ponieważ za podwyższone ciśnienie krwi odpowiada wiele czynników. Ciśnieniomierz, papieros, alkohol. Jest to palenie, alkohol, stres, nadwaga oraz sól. Widać, że jeden z elementów tej układanki różni się od pozostałych. Dr. Lin w białym fartuchu. To najłatwiejsze, co można zrobić. Zapewne uznano, że jeśli uda się kontrolować spożycie soli, można będzie zmienić nasze zwyczaje żywieniowe. Moglibyśmy wówczas jeść mniej i wybierać zdrowsze produkty, dlatego skoncentrowano się na soli. Czaszka z soli. Czy sól jest tak samo niebezpieczna jak papierosy i alkohol? Rysunek solniczki. Dr. Lin.
Twierdzenie, jedzenie soli prowadzi do podwyższonego ciśnienia oraz ataku serca lub zawału, nie jest prawdziwe. U niektórych osób nerki usuwają nadmiar soli, a ich ciśnienie krwi się nie zmienia. Jeśli nie należysz do tej grupy, staraj się solić mniej. Nie znaczy to jednak, że sól jest zła. Możemy się obejść bez tytoniu i alkoholu, ale sól jest nam niezbędna. Jedna z teorii mówi, że pragniemy jej, ponieważ nasi dalecy przodkowie żyli zanurzeni w solnym roztworze. Srebrzyste ryby w akwarium, w innym zbiorniku rekin. Przeszklony sufit nad korytarzem. Mężczyzna z chłopcami oglądają okazy. To niesamowite miejsce. Możemy obserwować wodne stworzenia w ich naturalnym środowisku. Ocean jest dla nas skrajnie niegościnny, a przecież to z niego wyszliśmy. Woda morska zawiera od 3 do 4% soli. Ludzki organizm, nasze wewnętrzne morze, nie więcej niż 1%. W procesie ewolucji opuściliśmy środowisko morskie i zaczęliśmy żyć na lądzie. Wciąż jednak nosimy w swoich ciałach wodę morską. Mężczyzna to profesor Matthew Bailey. Profesor Matthew Bailey specjalizuje się w badaniach ważnego organu ludzkiego ciała, nerek. Korytarz, profesor Matthew z innym mężczyzną. Można powiedzieć, że nerki są najważniejsze. Nie sposób bez nich żyć. Jedna z teorii głosi, że nerki pomogły nam wyjść z oceanu, gdzie żyliśmy zanurzeni w słonej wodzie. Dzięki nim zabraliśmy to środowisko ze sobą. Nerki co 40 minut filtrują całą sól, która znajduje się w organizmie. 99% soli wraca do krwi, dzięki czemu utrzymują się warunki niezbędne do normalnej pracy mięśni i nerwów. Profesor ma gładko ogoloną głowę, nosi koszulę z krawatem. Sól jest niezbędna dla zdrowia człowieka, ale czy jej nadmiar szkodzi? Dr Bailey szuka odpowiedzi na to pytanie. Badania w laboratorium. Wciąż nie wiemy, dlaczego dieta bogata w sól źle wpływa na ludzkie zdrowie. Czy podnosi ona ciśnienie, czy też nie. Od 25 do 30% ludzi jest wrażliwych na sól. U tych osób ciśnienie krwi podnosi się, kiedy jedzą więcej soli i spada, gdy jedzą jej mniej. Jednak u większości ludzi nie powoduje ona znaczących zmian ciśnienia krwi. Lekarz mierzy pacjentowi ciśnienie. 1 na 4 osoby jest wrażliwa na sól. Co może być tego przyczyną i jakie ma to skutki? Szczur w akwarium. Laboratorium doktora Bailey'a prowadziło badania na ssakach i rybach. Doświadczenia na ludzkich nerkach są znacznie trudniejsze, ponieważ inwazyjne biopsje wiążą się z dużym ryzykiem. Teraz jednak pojawiła się nowa metoda. Gabinet, lekarz i pacjent. Proszę oprzeć brodę na podstawce. Chłopak opiera brodę. Przed nim urządzenie. Matthew? Maleńkie naczynia krwionośne z tyłu oczu bardzo przypominają system krwionośny nerek. Możemy więc obserwować tył oka, monitorując reakcję naczyń na różne substancje, co nie jest inwazyjne, bolesne ani niebezpieczne. Oko staje się oknem na nerki. Matthew wskazuje na monitor. Obok niego lekarz, wymieniają uwagi. Na monitorze oko i pajęczyna naczyń krwionośnych. Po drugiej stronie biurka pacjent. Choć tylko 1/4 ludzi jest podatna na wpływ soli, dr Bailey uważa, że jemy jej zbyt wiele. Nasz organizm potrzebuje soli, szacuje się, że około 0,5 grama dziennie. Większość z nas, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, zjada 20 razy więcej. Jest nad czym pracować. Spośród państw promujących redukcję spożycia soli, największe sukcesy odnotowała Finlandia. Serwetka, sztućce i talerz. Dzięki kampaniom medialnym przez ostatnie pół wieku udało się tam znacznie ograniczyć konsumpcję soli. Fragment filmu. Kuchnia. Przy blacie otyły mężczyzna. Pokazuje talerz z daniem. Finowie stali się bardziej świadomi tego problemu. W latach 60. zjadali 12 gramów dziennie, dziś zeszli do 7-8. Widać, że można. Mężczyzna w fińskim filmie sypie sól na kanapkę. Konsumpcja soli w Finlandii spadła o 40%, a równolegle zmniejszył się średni poziom ciśnienia krwi i śmiertelność z powodu zawałów. To imponujący wynik, ale czy jest wyłącznie zasługą ograniczenia soli? Kobieta przy sklepowym regale.
Czy podobny efekt udałoby się osiągnąć w Ameryce Północnej, gdzie używa się trzykrotnie mniej soli niż w Finlandii? Wytyczne American Heart Association zalecają ograniczenie się do 1,5 grama sodu dziennie, to ćwierć łyżeczki soli. Łyżeczka ląduje na warstwie soli. Dr Clyde Yancey stał na czele tej organizacji i był jednym z autorów zaleceń. Clyde zwraca się do pacjentki. Jak się pani czuje? Komentuje. Związki sodu z chorobami układu krwionośnego zaczęły być traktowane jak prawda objawiona. Clyde ma ciemną skórę, nosi okulary. Tymczasem pewne pytania pozostają bez odpowiedzi. W 2018 roku pojawiło się setki nowych badań na temat sodu. Zespół doktora Yanceyego selekcjonuje najlepsze z nich do publikacji, jednak wybór jest trudny. Clyde przy biurku przegląda dokumenty, zwraca się do nas, gestykuluje. 99% prac dotyczących sodu miało poważne błędy. Tylko 9 spełniało wymogi naukowej rzetelności. Co ciekawe, właśnie te badania pokazywały, że ograniczenie spożycia soli nie przynosi korzyści. Światowej sławy kardiolog mówi, że większość opracowań jest nieprzemyślana, płytka i nieuczciwa. Napisy krytycznie opisujące badania. Skupiony Clyde. Pierwszym krokiem powinno być wycofanie niepotrzebnych i potencjalnie szkodliwych zaleceń ograniczenia spożycia soli dla osób z objawami chorób serca. Auto w garażu. To jakby mechanik samochodowy powiedział nam: wydaje mi się, że wiem, gdzie leży problem. Proszę mi zapłacić, ale nie dam żadnej gwarancji. Być może usterka w ogóle nie zniknie. Podobnie dzieje się w medycynie. Przypuszczamy, że lepiej jest ograniczyć sól. Ciastka na sklepowym regale. Bez twardych danych nie możemy wymagać tak wielkiej zmiany stylu życia, która może mieć nieprzewidziane skutki. W jakiej sytuacji stawia to starsze osoby, które mają ograniczony dochód? Dłoń wciska przyciski na kalkulatorze. Clyde kontynuuje. Stworzenie smacznej diety o niskiej zawartości soli jest kosztowne. Mamy prawo oczekiwać dowodów, zanim włączymy zalecenia dietetyczne do programu zapobiegania chorobom serca. Owoce w sklepie, sterta gruszek, obok jabłka. Nie uważam, że teorie o szkodliwości soli są całkowicie pozbawione podstaw. Jednak ile sodu potrzebuje osoba o korzeniach afrykańskich, a ile Europejczyk? Ile kobieta, a ile mężczyzna? Na te pytania wciąż nie mamy odpowiedzi. Jest za to coraz więcej dowodów, że indywidualne zapotrzebowanie na sól zależy od genetycznego dziedzictwa każdego człowieka. Clyde osłuchuje pacjentkę. Jednak pacjenci czekający na przeszczep serca, jak Carol Raimondi, muszą utrzymywać dietę o niskiej zawartości soli. Clyde? Jak często zdarza się pani nie dotrzymywać diety? Raz w tygodniu. Tak myślałem. Co pani jada? Pizzę. Wiedziałem. Carol leży w szpitalu Northwestern Memorial w Chicago. Miasto słynie z rzeki płynącej wstecz, sztuki publicznej, a przede wszystkim tradycyjnej pizzy. Ruch aut na ulicy miasta. Wnętrze, kuchnia w restauracji. Kucharz nakłada składniki pizzy do okrągłych metalowych form. Doprawia. Ciasto, ser, sos, mięso. Każdy ze składników jest bardzo słony. Mamy głęboko zakorzenioną potrzebę jedzenia takich rzeczy i trudno się jej oprzeć. Gotowa pizza na talerzu. W kolejnym kadrze goście przy stolikach, mężczyźni i kobiety. Kelnerka. Ktoś zjada gruby kawałek pizzy. Clyde komentuje. Żaden z moich pacjentów nie lubi ograniczania soli. Sól jest częścią naszej tożsamości już od dzieciństwa. Co lubią dzieci? Kanapki. Wiadomo, ile soli jest w chlebie. Krakersy. Spróbujcie ich bez soli. Warzywa. Wyobraźcie sobie niesłony groszek. Garnki na kuchence. Dieta bez soli nie jest na kilka dni albo tygodni, tylko na całe życie. To musi wywołać sprzeciw.
Czy ograniczenie spożycia soli jest dobre dla wszystkich? Może się to skończyć buntem? Wreszcie, w jakim stopniu mamy się ograniczyć? Przekąski na regale. Wyciemnienie. Ziarna soli lądują na kukurydzy. Sól jest tak smaczna, że trudno się powstrzymać. Pragniemy jej. Naszym ulubionym słonym produktem są... Regały z przekąskami, migawki. Dziewczyny zjadają chipsy. Chipsy ziemniaczane. Najpopularniejsza przekąska świata zachodniego. Kanadyjczycy wydają na nie 1,5 miliarda dolarów rocznie, a mieszkańcy Stanów Zjednoczonych 16 miliardów dolarów. Paczki chipsów suną na taśmie. To ogromny biznes. W Waterloo w prowincji Ontario niewielkie przedsiębiorstwo zajmuje się przerabianiem skromnych ziemniaków w przysmak Ameryki. Wnętrze lokalu. Oglądamy pracującą maszynę. Bierzemy młode ziemniaki, zostawiamy na nich skórkę, kroimy na plasterki i zanurzamy w oleju. Ray Woody od lat pracuje w branży i sam zbudował maszynę do produkcji chipsów. Chipsy lądują w misce. Smażą się 3,5 minuty, a potem trafiają do mieszalnika, w którym dodawana jest sól. Większość zjadanej przez nas soli nie pochodzi z solniczki, lecz z przemysłowo produkowanego jedzenia. Nawet ta mała firma trzyma się sprawdzonej receptury. Sól ma stanowić dokładnie 2% wagi chipsa. Pracownik dosypuje sól do mieszalnika. Dziewczyny? Super, pyszne. Nie sposób pomylić smaku soli. Mężczyźni zjadają chipsy. Uwielbiam ją. Sól jest bez wątpienia najważniejszą przyprawą. Ma jednak najgorszą opinię. To zło, którego trzeba się pozbyć. Organizacje takie jak Health Canada i American Heart Association każą nam ograniczyć spożycie soli do jednej łyżeczki dziennie. Jednak dietetyczka Chelsea Cross radzi niektórym klientom, by ignorowali te zalecenia. Chelsea z psem w parku. Kolejny kadr. Chłopak ćwiczy na siłowni. Chelsea? Niektóre osoby otrzymują zbyt mało soli. Miguel cierpiał na bóle głowy, szybko się męczył i miał nudności podczas ćwiczeń. To oznaki niedoboru soli. Pilnuję, by moi sportowcy skutecznie odnawiali poziom soli za pomocą napojów izotonicznych. Podczas treningu Miguel się poci, więc potrzebuje dodatkowej dawki soli. Potrzebuje też płynów, dlatego daję mu izotonik. Chłopak popija z butelki. Utrata soli może być niebezpieczna. W Bostonie 28-letnia biegaczka zmarła podczas maratonu, ponieważ piła dużo wody i straciła zbyt wiele soli. Stan ten nazywany jest hiponatremią. Pierwsze objawy to zawroty głowy i dezorientacja. Grupa biegaczy na ulicy, zbliżenie na stopy w ruchu, kolorowe obuwie. Chelsea? Elektrolit generuje impulsy w mózgu, sercu i układzie nerwowym. Bez tych wewnętrznych baterii ciało przestaje działać. Niski poziom soli może również zmniejszać wydajność organizmu. Siłownia? Ktoś pedałuje na rowerku. Inne osoby ćwiczą na steperach. Sportowcy potrzebują energii otrzymywanej z węglowodanów. Sól pomaga dostarczyć je do mięśni i przekształcić w energię. Jeśli mamy za mało soli, węglowodany nie dotrą w odpowiednie miejsca i zabraknie nam energii. Większość z nas nie jest zawodowymi sportowcami. Może jednak powinniśmy trzymać się mniejszych dawek soli. Witryna lokalu. Mężczyzna podnosi markizę. Na ścianie szyld z bykiem. Wiele organizacji zajmujących się zdrowiem postuluje obniżenie konsumpcji sodu nawet poniżej 1,5 grama dziennie. To bardzo mało, mniej niż 0,7 łyżeczki soli. Ilość tę ustalono bez odpowiednich podstaw naukowych. Pozostaje niezmienna mimo rosnącej liczby dowodów na to, że nie przynosi korzyści, a nawet powoduje zwiększenie ryzyka. Dr. Andrew Mente. Dr. Andrew Mente przez 20 lat badał dietę w wielu krajach świata. Nie znalazł jednak związków między sodem a chorobami serca, z wyjątkiem Chin, w których konsumpcja soli jest bardzo wysoka. Chińskie stragany z jedzeniem. Sprzedawcy w czapeczkach. Andrew komentuje. Górną granicą jest 5 gramów sodu dziennie. W Chinach jego spożycie utrzymuje się na znacznie wyższym poziomie. Dlatego też liczba ataków serca jest tam większa niż gdzie indziej. Rozsądnie byłoby pomóc Chińczykom w dojściu do bardziej umiarkowanego poziomu konsumpcji soli. Wykres wskazuje spożycie soli.
Średnie spożycie sodu w rozwiniętym świecie waha się między 3 a 5 gramami dziennie. Większość organizacji zaleca zmniejszenie tej wartości o połowę, ale zdaniem doktora Mentego nadmierne ograniczanie soli może być niebezpieczne. Niski poziom sodu koreluje ze zwiększonym wydzielaniem pewnych hormonów, co do których wiemy, że niszczą układ krwionośny. Nadmiar sodu prowadzi do wysokiego ciśnienia krwi, niedobór aktywuje szkodliwe systemy hormonalne. Chociaż duże ilości sodu są niezdrowe, nie powinniśmy schodzić do zera. To może być korzystne w przypadku tytoniu, ale odżywianie rządzi się innymi prawami. Każda substancja odżywcza ma swoją optymalną dozę. Zbyt duże ilości są toksyczne, a zbyt małe prowadzą do niedoboru. Należy trzymać się środka. Ta zasada działa również w odniesieniu do smaku. Szczypta soli poprawia smak potrawy, zbyt wiele może zepsuć danie. Słuchacze ze szkoły kucharzy w Stratford uczą się tego już od pierwszego dnia. Białe kieliszki wypełnione żółtą masą. Kucharz starannie posypuje je solą. W sali lokalu panuje półmrok. Przychodzą goście. Inni siedzą przy stolikach. Trącają się kieliszkami. Sala jest niemal pełna i niebawem rozpocznie się wydawanie posiłków. To nerwowy moment. Na tę chwilę kursanci pracowali cały dzień. Niektóre potrawy zaczęli przygotowywać nawet kilka dni wcześniej. Na przykład rybę, która marynowała się 36 godzin w mieszance cukru, soli i ziół. Mike uważnie kroi rybę. W ten sposób wyciągamy wilgoć, zmieniamy teksturę i smak ryby. Sól w pojemnikach. Przed rozpoczęciem pracy instruktorzy zważyli wszystkie pojemniki z solą w kuchni. Na koniec dnia powtórzymy pomiar i obliczymy ilość soli użytej do przygotowania posiłków. Mike. Wszystko zależy od menu. Do marynowania ryby trzeba użyć do 600 gramów soli, ale część z tego nie trafi na talerz. Dużo soli potrzeba do blanszowania warzyw, ale jej również nie zjemy w całości. Większość zostanie wylana razem z wodą. Sól dodaje się niemal do wszystkich dań i zawsze jest pod ręką. Potrawy trafiają na talerze. Randy? Służy nie tylko do przyprawiania. W procesie wypiekania chleba sól kontroluje aktywność drożdży. Nawet podczas przygotowania deserów używamy jej do równoważenia słodyczy. Korzystamy ze wszystkich właściwości soli. Sól ma zastosowanie również po zakończeniu gotowania. Używamy wielu rodzajów soli do dekorowania dań. Nawet niewielka ilość całkowicie zmienia teksturę. Sól jest absolutnie niezbędna. Nie można bez niej prowadzić restauracji. Restauracja. Sylwetki klientów. Dalej za szybą kuchnia. Kucharka pochyla się nad blatem, inni wykańczają dania. Ryba na talerzu. Sól dekoracyjna pochodzi z wody morskiej i produkowana jest w Europie i Azji. Większość złóż soli w Ameryce Północnej to pozostałości prehistorycznych oceanów. Ich eksploatacja jest tania i łatwa, więc do niedawna nie było zainteresowania solą morską. Kamieniste wybrzeże, wyspa Vancouver. Andrew Shepard pracował 10 lat jako szef kuchni, a później zajął się poszukiwaniem idealnych kryształów. Andrew z szuflą. Doskonałe. Przesypuje sól. Wspólnie ze Scottem Gibsonem założył Vancouver Island Sea Salt. Pierwsze przedsiębiorstwo pozyskujące sól morską w Kanadzie. Ich sekret to czysta, świeża woda z oceanu. Woda obmywa kamienie. Wybraliśmy miejsce w pobliżu farm homarów. Jest tu mniej ludzi i szybkie prądy. Mamy kilometrowy rurociąg. Tyle wody, ile zechcemy. Tu jest filtrowana i koncentrowana. Zbiornik. Używamy kotłów objętości 2000 litrów. Napełniamy, gotujemy i znów napełniamy. Cały proces zajmuje od 36 do 48 godzin. Solna masa trafia do czarnego pojemnika. Andrew podnosi kciuk. Sól morską łatwo produkować w słonecznych miejscach, gdzie nie ma intensywnych opadów. W kanadyjskim klimacie jest to trudniejsze, ale otrzymuje się tu wielkie kryształy w kształcie piramidy. Masa kryształów. Pojedyncze kryształki na dłoniach. Ta forma daje większą powierzchnię boczną, a przez to intensywniejszy słony smak. To pierwsze, co czuje konsument. Kubki smakowe otwierają się na oścież, pojawia się ślina, a wszystkie smaki odczuwane są intensywniej.
Andrew przy dużym stole. Znajomy zapytał kiedyś, jak robimy sól. Odpowiedziałem, że nie robimy jej. Sól była na świecie znacznie wcześniej niż ludzie. My tylko bierzemy ją z oceanu. Zdaniem kucharzy nie wszystkie gatunki soli są takie same, różnią się smakiem i teksturą. Poprosiliśmy ich o przeprowadzenie degustacji. Zaczynamy od drobno mielonej, jodowanej soli morskiej. Rudobrody mężczyzna próbuje soli. Obok niego Randy, Mike i kobieta. Wszyscy badają smak. Nie ma tekstury, jest za to bardzo słowna. Przypomina sól koszerną. Sól morska, glukoza, jodek potasu, żelazo cyjanek sodu może zawierać ziarna sezamu, soję, pszenicę. Nie, dziękuję. Można tym leczyć wolę. Jod nie jest złą rzeczą. Głos z OFU. W latach 20. ubiegłego stulecia producenci soli zaczęli dodawać do niej jod. Była to reakcja na niedobór tego pierwiastka w diecie Amerykanów. Jod ma niewykrywalny smak, ale rzadko dodaje się go do soli morskiej czy egzotycznych gatunków. Sól himalajska z Pakistanu zawdzięcza swój różowy kolor zanieczyszczeniom mineralnym. Niezbyt słona, ma twarde kryształy. Miło, że są różne frakcje. Niektóre rozpuszczają się na języku, a inne trzeba rozgryzać. Nie smakuje różowo. Kobieta? Czuję mineralny posmak, chociaż może tylko mi się wydaje. W każdym razie bardzo mi się podoba. Świetnie pasuje do karczocha w majonezie. Mamy to w menu? Dobra do groszku. Ta sól pochodzi z wybrzeża stanu Oregon i ma certyfikat koszerności. Kartonik z solą. Mike komentuje. Czuję się grudki, mało słona. Randy? Niezła tekstura, przyjemnie chrupie, ale nie posoliłabym nią wody na spaghetti. To dobra sól dekoracyjna dla steku albo warzyw. I dla fasolki. Pasuje. Podoba mi się. Naprawdę niezła. 1 gram pokrywa 16% dziennego zapotrzebowania na sód. To mniej więcej tyle. 5 prób i wyrobiliśmy normę. Odstawiam sól na 2 tygodnie. Ta była smaczna. Sól jest wspaniała. Nie wyobrażam sobie jedzenia bez niej. Różowawe kryształki. Istnieje setki różnych gatunków soli o różnych kolorach i teksturze. Czy któryś z nich jest zdrowszy od innych? W kategoriach chemicznych sól to sól. Niezależnie, czy pochodzi z morza czy kopalni, powinna mieć taką samą zawartość sodu. Różnice pojawiają się, gdy zaczynamy mierzyć objętość. 1/3 kubka gęstej, grubo mielonej soli kuchennej waży tyle, co 0,5 kubka soli koszernej i cały kubek soli morskiej. Ta różnorodność sprawia, że profesjonalni kucharze przyjęli za standard sól koszerną. Kucharz sypie sól do garnka. Na półce stoi rząd czerwonych kartoników. Randy? Sól koszerna nie zawiera dodatku jodu ani żelaza. Ma też większe ziarenka niż typowa sól kuchenna, dzięki czemu łatwiej kontrolować jej zużycie. Większe ziarna oznaczają też, że lepiej zachowuje teksturę i powoli się rozpuszcza. Jest też naprawdę słona. Liczne gatunki soli utrudniają również zebranie dowodów naukowych. Laborant przy pracy, Matthew Bailey. Badania dietetyczne na ludziach są niezwykle trudne. Inaczej niż w przypadku zwierząt laboratoryjnych, nie możemy dokładnie kontrolować wszystkich zmiennych, w tym składu pożywienia. Clyde. Problem w tym, że sami pacjenci opowiadają nam o swojej diecie. Niełatwo jest wymienić, co dokładnie jadło się na śniadanie i w jakich ilościach. Tymczasem to nasze główne narzędzie. Inny sposób polega na odizolowaniu badanych na całe tygodnie i ścisłej kontroli ich diety, ale mało kto się na to godzi. Grupka ludzi. Znalazła się jednak grupa chętnych, gotowych poddać się ograniczeniu swobody w zamian za możliwość lotu w kosmos. Do programu Mars 500 przyjęto zdrowych ochotników z Rosji, Chin i Unii Europejskiej. Zamieszkali w warunkach przypominających Międzynarodową Stację Kosmiczną, pozostając w izolacji przez 1,5 roku. Ktoś rygluje stalowe drzwi, ktoś inny zamyka okrągły właz.
Niemiecki badacz Jens Mark Tietze wykorzystał tę okazję, by przeprowadzić kontrolowany eksperyment. Mężczyzna pokryty czujnikami. Badamy działanie soli, dlatego wszystkie składowe, białka, węglowodany i tłuszcze, muszą mieć stałe proporcje. Zmieniana będzie wyłącznie dawka soli. Opakowania z żywnością. Przez lata jedynym źródłem informacji na temat soli w diecie były badania moczu pobieranego na przestrzeni doby. Ta sama ilość soli, jaką zjedliśmy jednego dnia, znajdzie się w moczu dzień później. W programie Mars 500 takie próbki pobierano tygodniami i miesiącami. Złożyły się one w zupełnie nowy obraz. Rysunek. Półnagi kosmonauta. Pojemniki z cieczą. Jens? Wiedzieliśmy, co jedli i co wydalali, ale nie zgadzały się ilości. Badani otrzymywali stałą ilość sodu, ale nie pokazywał się on w ich urynie, po prostu znikał. Grupka w czasie posiłku. Jeśli w organizmie odkłada się dużo sodu, równolegle powinna się zbierać też woda. Ważyliśmy uczestników, ale ich masa pozostawała bez zmian. To znaczy, że sód przechowywany jest w inny sposób, a organizm wydziela i zatrzymuje sól niezależnie od diety. Badanie ugrzęzło w martwym punkcie. Nie można analizować wpływu soli, jeśli nie udaje się śledzić jej ruchu. Zmierzono koncentrację sodu we krwi, lecz nie było tam brakujących ilości. Strzykawka. Ktoś pobiera krew ze zgiętego łokcia. Probówki. W tajemniczy sposób sód znikał w organizmie, tylko gdzie? Czy w kontekście tego odkrycia ograniczanie soli ma sens? Kilka osób wchodzi do budynku. Kolejny obraz, na ciemnym tle kopczyk soli. Z góry sypią się ziarenka. Do niedawna sól była drogim, rzadkim, ale też niezbędnym produktem. Potrzebowali jej bogaci i biedni. W Azji spożywano ją w postaci sosu sojowego. Tafla wody, płynie turystyczna łódź, dalej wieżowce, ruch uliczny. Zbiorniki. Sos sojowy wymyślono po to, by oszczędnie wykorzystać sól, która wówczas była bardzo kosztowna. Dzięki temu stawała się dostępna dla wszystkich. Mężczyźni przy beczkach. Singapurska firma Kenakoa produkuje sos sojowy według tradycyjnej receptury, a to znaczy powoli. Wnętrze. Kenko. Zaczynamy od dobrych składników. Wykorzystujemy najlepszą, niemodyfikowaną genetycznie soję z Kanady. Ziarna gotujemy przez kilka godzin, dopóki nie zmiękną, a potem rozkładamy, by ostygły. Następnie dodajemy do nich mąkę i przesypujemy na tacę. Ken pokazuje jasne ziarenka. Widać, że niektóre ziarna zaczynają już przybierać zielonkawy kolor. To początek fermentacji. Korzystamy z 300 ręcznie wykonanych beczek. Mają ponad 60 lat. Zdobiona beczka. W beczkach soja fermentuje z dodatkiem mąki, wody i soli. Można już poczuć charakterystyczny aromat, widać też sos. Ciemna masa w beczce. Beczki grzeją się w słońcu, a po 9 miesiącach otrzymujemy tradycyjny sos Nam Yang. Dziś wszystko robi się szybko, ale niektórych rzeczy nie można poganiać. Jedną z nich jest sos sojowy umami. Umami to japońskie słowo określające nieuchwytny piąty smak. Pozostałe to ostry, słodki, kwaśny lub gorzki oraz słony. Umami jest stosunkowo nowym terminem. Znajdujemy ten smak w miso, kombu i sosie sojowym. Restauracja. Klientka pochylona nad talerzem. W kolejnym kadrze czarny sos w beczce. Zawartość beczek paruje, a na ścianach wytrąca się naturalna, skrystalizowana sól sojowa. Ta odkładała się przez ponad 10 lat. To dojrzała sól Nam Yang. Esencja smaku umami. Pokazuje ciemne grudki. Na wschodzie i zachodzie ludzie rodzą się z upodobaniem do soli. Ma to swoje przyczyny. Bar. Nad nim półki z butelkami. Barman podaje orzeszki. Chelsea? W każdym barze znajdziemy słone przekąski, jak te orzeszki. Dlaczego je wystawiono? Ponieważ sól zwiększa pragnienie. Krew ma naturalny poziom zasolenia. Po zjedzeniu czegoś słonego podnosi się poziom soli we krwi. Organizm komunikuje nam wówczas, że potrzebuje więcej wody i odczuwamy pragnienie. Wtedy pijemy wodę, przywracając naturalną proporcję płynów i soli, czyli homeostazę. Chelsea uśmiecha się, sięga po orzeszki, zjada. Muszę się napić.
Unosi szklankę. Tymczasem podczas eksperymentu Mars 500 pod wpływem soli kosmonauci robili się głodni. W mediach z zainteresowaniem przyjęto wyniki badań Jensa Ticego. Jens i kobieta w korytarzu. Fragment artykułu. Nowe badanie przeprowadzone na rosyjskich astronautach pokazuje, że większe dawki soli w diecie obniżają pragnienie i podwyższają łaknienie. W innym eksperymencie myszy otrzymujące większą ilość soli spalały więcej kalorii. Czy dieta bogata w sól pomaga zwrócić wagę? Animacja. Sól we wnętrzu ciała. Ticze odkrył, że pod wpływem soli ciało pobiera wodę z własnych tkanek. Otrzymuje w ten sposób energię z masy mięśniowej, a nie zapasów tłuszczu, więc nie jest to sposób na schudnięcie. Ticze chciał się dowiedzieć, co zatrzymuje wodę w tkankach. Okazało się, że sól. Animacja. Drobiny soli w tkance. Relacje soli i wody muszą być zupełnie inne niż przypuszczaliśmy. Teraz próbujemy zlokalizować zapasy sodu w organizmie. Musimy się dowiedzieć, dlaczego powstają i jakie płyną z nich korzyści. Singapur. Jens Ticze przybył ze swoim zespołem do laboratorium w Singapurze. Tamtejsze aparaty rezonansu magnetycznego zostały zaadaptowane do wykrywania sodu. Pacjent w maszynie. Dzięki temu urządzeniu możemy zobaczyć sód na standardowym obrazie rezonansu. Adriana Marton, nefrolożka. To bardzo obiecujący program. Monitor. Sól podświetlana jest na biało. Jaśniejsze miejsca to obszary o zwiększonej koncentracji. Teraz dodamy kolory, by obraz był wyraźniejszy. Naukowcy przed ekranem. Wydaje się, że proces odkładania sodu nie jest powiązany z ilością zjadanej soli. Animacja, ciało i zegar. Co minutę serce pompuje do naszego ciała około 4,5 grama soli. Nawet jeśli organizm zatrzymuje tylko maleńką część, z czasem odłoży się poważna ilość. W laboratorium przeprowadzono setki procedur rezonansu na osobach z różnych grup społecznych i w różnym wieku. Naukowcy zaczynają dostrzegać pewną regularność. Oto cztery zdjęcia: 30-latka, 50-latka, 60-latka i 70-latka. Widać, że im starsza osoba, tym więcej ma w mięśniach sodu. Na ekranie pokazuje to kolor zielony i czerwony. Z wiekiem rośnie zawartość tego pierwiastka w mięśniach i skórze. Półmrok. Adriana wskazuje ekran. Kolejny obraz. Staruszka je chipsy. Im starsi jesteśmy, tym więcej soli gromadzi nasz organizm. To dobrze czy źle? Twarz staruszki. Adriana komentuje. Sód kojarzony jest ze schorzeniami podeszłego wieku, nadciśnieniem, cukrzycą, infekcjami, chorobami autoimmunologicznymi. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego w ogóle tam jest. Jedna z teorii mówi, że sól pomaga utrzymać wodę, co jest potencjalną korzyścią. Woda trafia wówczas tam, gdzie jest potrzebna. Przypomina to krem nawilżający, tylko aplikowany od środka. Animacja, przekrój twarzy. W środku płynie woda. Sól utrzymuje ją przy skórze. Odpowiednie uwodnienie zależy nie tylko od picia, lecz również od zatrzymywania płynów w ciele. Wiąże się to z metabolizmem na poziomie skóry, mięśni i najprawdopodobniej wszystkich tkanek. Wydaje się, że ten mechanizm pracuje wydajniej niż nerki. Dłoni na komputerowej myszce, na monitorze dane i przekroje tkanek. To urządzenie monitoruje oddawanie wody poprzez skórę. Dokonuje pomiaru co sekundę. W tym wypadku jest to 11 gramów na godzinę na metr kwadratowy. Adriana i Jens. Równolegle z pomiarem nawodnienia dokonywany jest rezonans magnetyczny sodu. To kolejne badanie, w którym porównuje się rezerwy sodu i utratę wody u zdrowych ludzi w wieku od 20 do 100 lat. Klienci w restauracji. Skóra jest największym organem naszego ciała. Pomaga zatrzymać wodę w organizmie, ale z czasem zaczyna przeciekać. Traci siłę, staje się mniej elastyczna, pojawiają się w niej zmarszczki. Animacja. Na twarzy krople wody, tworzą się zmarszczki. Jedna z naszych hipotez mówi, że osoby tracące więcej wody przez skórę mają wyższy poziom sodu w skórze. Sprawdzamy, czy sód zapobiega utracie wody. Mamy tu 7 ml na godzinę na metr kwadratowy. To będzie 4. Nie używaj maszyny. Adriana z kalkulatorem, obok rozbawiony Jens. Policzymy niezależnie. Ile wyszło? To konflikt pokoleń. Come on, just calculate it. Are you done?
Wyniki singapurskich badań doktora Ticego nadają naszej opowieści zupełnie nowy wymiar. Nie wiemy jeszcze, czy gromadzenie soli przez organizm ma dodatkowy wpływ na zdrowie. Rodzi się jednak pytanie, skoro organizm odkłada nieznane ilości zjadanej przez nas soli, to skąd wiadomo, że trzeba ograniczać jej spożycie? Czy mając zrównoważoną i zdrową dietę, możemy solić bez obaw lub poczucia winy? Kuchenny blat, warzywa, ktoś szykuje potrawę. Talerz z daniem trafia na stół restauracji. Dania zostały podane, jednak goście nie mają na stołach solniczek. Starsza pani popija, przekrawa mięso. Obok inni goście. Jeśli klient sobie życzy, podajemy dodatkową sól, ale nie zostawiamy jej na stole. Chcemy pokazać, że danie jest gotowe do spożycia. Żaden z gości nie poprosił dziś o sól, więc korzystano wyłącznie z zapasów kuchni. Przed rozpoczęciem pracy instruktorzy zważyli wszystkie pojemniki, a teraz ważą to, co zostało. Mike przesypuje sól. Różnica wynosi 520 gramów, co oznacza średnio ponad 10 gramów soli na osobę, w tym 4 gramy sodu. To dużo, ale część soli została wykorzystana do przygotowania dań i nie trafiła na talerze. Zapewne więc zmieściliśmy się w zalecanym przedziale. Domowe jedzenie jest nieco mniej słone, ale to i tak lepszy rezultat niż w przypadku typowego hamburgera z frytkami. Goście jedzą przy długim stole, rozmawiają. W kolejnym kadrze animowana solniczka. Wylatuje sól. Sól ma dwie twarze. To ważna substancja konserwująca, ale silnie przyspiesza korozję. Pochodzi z wody, lecz odwadnia i wysusza. Potrzebują jej wszystkie zwierzęta, jednak nazywa się ją zabójcą. Czy jakakolwiek inna przyprawa budzi tyle kontrowersji? Animacja. Ziarenka soli unoszą się nad solniczką. Tworzą białe serce. Serce zmienia się w trupią czaszkę. Drobiny się rozpraszają, układają się w znak zapytania. Doktor Lin? Lubimy proste schematy. To jest dobre, a tego lepiej się wystrzegać. Mówiono nam, byśmy odstawili tłuszcz, a będziemy zdrowi. Okazało się, że to nie działa. Później mieliśmy trzymać się z dala od protein. Tymczasem potrzebujemy ich do budowy swoich organizmów. Teraz przyszła kolej na sól. Problem w tym, że nie można całkowicie odstawiać substancji odżywczych, których potrzebuje nasze ciało. Takie próby wprowadzają zamieszanie, ponieważ większość ludzi lubi postrzegać świat w czerni i bieli. Niestety nasze systemy biologiczne są bardziej złożone. Naukowcy i lekarze często pytani są o własne spożycie soli. My zostawiliśmy to na koniec. Palce sypią stróżkę soli. W kolejnym kadrze dr Clyde. Nie solę jedzenia, z wyjątkiem gotowanych jajek i szczypty soli w owsiance. Niesłona owsianka kojarzy mi się ze szpitalem, ale solę tylko odrobinę. Matthew. W 2012 roku przeprowadziliśmy badanie, w którym mierzyliśmy własne spożycie i wydzielanie soli. Jestem rozsądną osobą, ale okazało się, że jem aż 9 gramów chlorku sodu dziennie. Było to dla mnie szokiem. Później udało mi się zejść do 7,5 grama, chociaż nie bez wysiłku. Lynn. Ograniczyłem konsumpcję soli. W kinie jadam słony popcorn, ale później w nocy czuję, że moje nerki zaczynają pracować i wyrzucają z organizmu nadmiar soli. Jestem spokojny, jednak staram się nie przesadzać. Nie musimy całkowicie usuwać soli z naszego życia, ale też nie powinniśmy jej nadużywać. Od czasu do czasu dajmy się wykazać nerkom, a potem trzymajmy się ilości, która jest dla nas naturalna. Lin gestykuluje. Dłoń mi pokazuje różne wielkości. W ogrodzie Jens wsypuje węgiel do grilla obok Adriana. Jeśli mam być szczera, jem sól na okrągło. Nie sądzę, by trzeba było na nią uważać. Inne czynniki mają o wiele większe znaczenie. Jens? Tłuszcz 0%, sód 8%. Czyta etykietę. Co to znaczy? Proszę mnie źle nie zrozumieć. Uważam, że należy mieć świadomość wpływu diety na zdrowie. Jednak kampanie społeczne powinny mniej skupiać się na soli, a bardziej na zdrowym jedzeniu, które ma znacznie większe znaczenie. Jens odwraca kawałki mięsa. Przy stole. Dziękuję, że przyszliście. Rozmówcy wznoszą toast. Zdania specjalistów są podzielone. Jednym z powodów jest fakt, że nauka o żywieniu znajduje się wciąż w powijakach. W kilku kwestiach panuje zgoda. Najlepsza jest naturalna dieta roślinna. Złotą regułą pozostaje umiarkowanie. Jednak gotowane brokuły naprawdę smakują lepiej ze szczyptą soli.
Nie do końca rozumiemy, jak sól wpływa na nasze ciało, ale doświadczenie podpowiada, że już niebawem zobaczymy nowe, sensacyjne idee na temat żywienia. Pamiętajmy, by podchodzić do nich z dystansem. Biesiadnicy przy basenie. W kolejnym kadrze kopczyk soli. Z góry sypią się drobne kryształki. Wyciemnienie.